Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych rodzajach wentylacji oraz na co my się zdecydowaliśmy oraz ile to kosztowało. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj, żeby kliknąć ten czerwony przycisk na dole subskrybuj oraz zostawić łapkę w górę na potrzeby działania algorytmu. Zacznijmy zatem od takich podstawowych rzeczy, czyli jakie występują rodzaje wentylacji w budynkach jednorodzinnych. Wymienię takie cztery najpopularniejsze. Pierwsza, zdecydowanie królująca u nas w Polsce, jest to wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. Polega ona na zbudowaniu kilku kominów, bądź jednego centralnego, no i powietrze wymieniane jest w domu za pomocą różnicy ciśnień, czyli wykorzystując tak naprawdę grawitację nas otaczającą. Drugi rodzaj wentylacji, który również jest dosyć popularny w Polsce, no ale nie tak jak wentylacja ta klasyczna, czyli naturalna, to wentylacja mechaniczna. Wentylacja mechaniczna polega na tym, że w naszym domu powietrze rozprowadzamy za pomocą jakiegoś urządzenia mechanicznego, na przykład wentylatora lub wiatraka. Wykorzystując ten rodzaj wentylacji, możemy tak naprawdę pozbyć się kominów wentylacyjnych i zastosować zwykłe rury, takie jak tutaj widzicie nade mną. Pozwoli nam to rozprowadzać powietrze bardziej równomiernie za pomocą właśnie tych urządzeń mechanicznych, o których wspomniałem wcześniej. Trzeci rodzaj wentylacji to wentylacja hybrydowa, czyli połączenie tych dwóch poprzednich. W takich pomieszczeniach klasycznych, dziennych, gdzie śpimy również, czyli sypialniach, stosujemy wentylację grawitacyjną, czyli tutaj mamy wymianę powietrza za pomocą różnicy ciśnień i grawitacji, a w takich pomieszczeniach brudnych, jak łazienka czy pomieszczenia techniczne, montujemy wentylatory. No i po prostu one są włączane w momencie, w którym wchodzimy do pomieszczenia. Pewnie często to spotkaliście w różnych domach polskich, gdzie po wejściu do łazienki zapalamy światło i od razu włącza się wentylator. I jest to wtedy tak naprawdę taka wentylacja hybrydowa, ponieważ w reszcie domu zazwyczaj jest ta wentylacja klasyczna, czyli grawitacyjna. No i czwarty rodzaj wentylacji, który teraz nabiera na sile, ale o tym za chwilę, jest to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli tak zwana rekuperacja. Jeśli chodzi o ten rodzaj wentylacji, no to tutaj mamy w domu brak jakichkolwiek kominów wentylacyjnych. Mamy jedyne co rozprowadzane takie rury, niebieskie bądź inne, zielone na przykład, po naszym domu. No i powietrze, podobnie jak w wentylacji mechanicznej, jest wprowadzane za pomocą jakiegoś urządzenia i to urządzenie nazywane jest konkretnie rekuperatorem. Rekuperator w tym rodzaju wentylacji pełni bardzo ważną rolę. Powoduje on, że mamy mniejsze straty ciepła wynikające z wymiany powietrza. Zasada działania rekuperatora jest względnie prosta i polega na tym, że powietrze, które wyciągamy z budynku, przepuszczamy przez wymiennik i następnie oddajemy ciepło, właściwie to ciepło jest przekazywane, powietrzu, które jest nawiewane do budynku. Dzięki temu powietrze, które wlatuje do budynku, ma wyższą temperaturę niż to panujące na zewnątrz. W ten sposób możemy osiągnąć taką sytuację, gdzie w zimę, pomimo panującego siarczystego mrozu na zewnątrz, powietrze wdmuchiwane przez naszą rekuperację będzie miało temperaturę dodatnią. Jest to nie do osiągnięcia w przypadku wentylacji grawitacyjnej, gdzie bardzo często czujemy tak zwane przeciągi. Tutaj warto zaznaczyć, że powietrze wychodzące z domu i to wchodzące do domu nie miesza się ze sobą. Następuje tam wymiana energii cieplnej, ale powietrze samo w sobie nigdzie, na żadnym etapie tego procesu nie jest mieszane. No dobra, to skoro wymieniliśmy już tutaj takie podstawowe rodzaje wentylacji, to warto wspomnieć w tym miejscu, że nowe budynki niejako muszą być wręcz wyposażone w rekuperację, czyli wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Dlaczego? Dlatego, że norma WT21 wymusza to na nas. Po prostu jest tak wygórowany wskaźnik EP, to znaczy nie może on przekroczyć 70 kWh na metr kwadrat na rok, że osiągnięcie takiego wskaźnika, a właściwie wartości niższej niż ten wskaźnik, jest niemożliwe bez rekuperacji. Lub bardzo trudne, bo wiecie, nie ma rzeczy niemożliwych. Co my wybraliśmy u siebie? Jak widzicie rury nade mną, jest to wentylacja mechaniczna, ale dokładnie jest to wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Czemu zdecydowaliśmy się na coś takiego? No, od samego początku to planowaliśmy. Po pierwsze, wymusiły to na nas przepisy. Po drugie, nie chcieliśmy mieć otwieranych okien. Brak otwieranych okien oznaczałby, że musielibyśmy mieć w takich oknach wywieczniki lub stosowanie jakichś kominów, gdzie nie chcieliśmy sobie zabierać miejsca w domu. I stwierdziliśmy, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy szli w wentylację grawitacyjną, czuli te takie delikatne przeciągi
i wolimy po prostu mieć pewność, że powietrze w domu jest prawidłowo wymieniane. Jakie mieliśmy wymagania, jeśli chodzi w ogóle o rekuperację? Takie wymagania właściwie były trzy. Po pierwsze, chcieliśmy, żeby rekuperator był polskiej firmy Tesla Green. Chodziło nam tutaj o parametry techniczne, jakie gwarantuje Tesla, a także o wygląd tego urządzenia, bo naprawdę ma to dla nas duże znaczenie, jak rzeczy w domu się prezentują. Po drugie, zależało nam na tym, żeby to urządzenie było wyposażone w wymiennik entalpiczny. Dzięki temu nie będziemy przesuszać tutaj całego budynku. Po trzecie, chcieliśmy, żeby w pomieszczeniach sypialnianych był nawiew i wywiew. Dzięki temu będziemy mogli zagwarantować to, że powietrze podczas snu jest tak naprawdę cały czas świeże. Czy udało nam się wszystko zrealizować? No nie, mówię to z uśmiechem na ustach, bo wiecie jak jest, na budowie nigdy nic się nie udaje od początku do końca. Mieliśmy wysokie wymagania, ale jak widzieliście, te wymagania były wymienione po kolei, nie bez przyczyny. Musieliśmy zrezygnować z ostatniego wymagania, to znaczy w pokojach, tych gdzie będziemy spać, nie będziemy mieć nawiewu i wywiewu. Podejdziemy do tego w sposób bardziej klasyczny, to znaczy nawiewy będą w sypialniach, a wywiewy będą w tych pomieszczeniach tak zwanych brudnych, czyli w łazienkach czy pomieszczeniach technicznych. Dlaczego w ogóle nie udało się tego zrobić? No właśnie, tutaj niestety utrudnieniem okazała się technologia. Nasz dom jest bardzo duży, ponieważ ma 209 metrów powierzchni użytkowej mieszkalnej, 264 metry jest całkowitej, ale tej wentylowanej jest 209 metrów. No i niestety Tesla nie miała takiego rekuperatora, który by spełniał te wymagania i mógł wymienić ponad 550 metrów sześciennych na godzinę powietrza, zachowując jednocześnie ten drugi element, na którym nam zależało, to znaczy, żeby był wymiennik entalpiczny. Czy jest to coś złego? Niekoniecznie, ale chcieliśmy, wiecie, zrobić coś na piątkę z plusem, a ponownie tutaj się nie udało. Mogliśmy to zrobić wykorzystując inne rekuperacje, które w mojej ocenie nie miały tak dobrych parametrów, no i wyglądało to w ogóle jakby temat rzeka, to tragedia. Z jakich materiałów zatem mamy zbudowaną całą rekuperację, tą wentylację mechaniczną i jak to wygląda? Przede wszystkim zacznijmy od rur. Rury to u nas marka Ventifelex Plus oraz te skrzynki rozprężne również są z tej samej marki. Zastosowaliśmy je dlatego, że mają tą dodatkową powłokę srebra, która w teorii chroni nas przed drobnoustrojami, nie powoduje tam, nie pozwala, żeby cokolwiek się tam rozwijało w środku. Jak będzie, zobaczymy po kilku latach. Rekuperator to marka Tesla Green, model AirPack 4 500V z wymiennikiem entalpicznym oraz modułem Extension, który tutaj no tak naprawdę będzie nam pozwalał wprowadzić pewne rozszerzenia do tego rekuperatora, dzięki którym ten dom będzie mógł być bardziej inteligentny i jeszcze bardziej wydajny. Ostatnia rzecz to główne ciągi wentylacyjne, które są wykonane z ocynkowanych rur Spiro i na nie jest położona wełna grubości około 2 cm i na końcu zakończona taką folią aluminiową, która też niby ma to ciepło jeszcze dodatkowo trzymać. Jeśli chodzi o koszt, to będzie to finalnie 30 800 zł. Dlaczego mówię, że będzie to finalnie? Ponieważ teraz zakończyliśmy dopiero pierwszy etap. I tym etapem jest rozłożenie właśnie tych rur tutaj pod sufitem, ponieważ u nas cała wentylacja będzie szła pod sufitem, ponad sufitem podwieszanym, tuż obok elektryki. A następnie drugi etap to zamontowanie już rekuperatora i dogranie tutaj wszystkich systemów, żeby to no, działało prawidłowo, żeby te wymiany powietrza odbywały się tak, jak powinny. No i ten pierwszy etap, który już właśnie dobiegł końca, kosztował nas 15 800 zł. Etap drugi, tak jak wspomniałem, czyli tutaj przyjazd panu, zamontowanie rekuperatora, ustawienie jeszcze tego wszystkiego, pewnie zamocowanie anemostatów, których no, w sumie jeszcze nie mamy, bo nie mamy sufitów podwieszanych, no to wtedy będzie dodatkowe 15 000. Sumarycznie, jak wspomniałem na początku, kwota to 30 800 zł. W mojej ocenie jest to naprawdę nieduża kwota. Dzwoniłem po kilku firmach, no i nie ukrywam, że miałem problem dostać aż tak dobrą ofertę, jaką dostaliśmy tutaj. Tutaj? To znaczy gdzie? No właśnie, no i w tym miejscu mogę powiedzieć od razu nazwę firmy. Jest to firma EcoComfort. Działają oni, jeśli mi się dobrze wydaje, na terenie całego kraju. Bardzo wysoki poziom pracowników. Od takiego poziomu handlowego do poziomu technicznego oraz ta ekipa, która tutaj była, czyli ci ludzie, którzy finalnie wykonywali. Nie mogę powiedzieć złego słowa, aczkolwiek nie wszystko wyszło tak, jak wiecie, powinno.
Gdzieś na etapie projektowania umknęła nam informacja, że musimy w kotłowni zostawić 10 cm na styropian na ścianie, żeby oddzielić to pomieszczenie techniczne od takiej części mieszkalnej. No i panowie dosyć mocno dosunęli się z tymi rurami do ściany, co wiecie, w normalnych warunkach byłoby ekstra, z tego względu, że no, oszczędzamy miejsce. No ale niestety na ten moment nie podoba mi się to, dałem oczywiście znać firmie, firma powiedziała, że przyjadą, nie ma problemu, poprawią. Zaproponowali po prostu zdjęcie tych rur, teraz na etap jakby wykończenia tej kotłowni i później po prostu założą wszystko tak jak trzeba, dosuwając je maksymalnie do ściany. Jak słyszycie, po moim tonie nie jest to jakiś kolosalny błąd, tak naprawdę te rury pewnie sam dałbym radę odczepić i je ponownie później doczepić. Ale jestem zadowolony, że wszystko udaje się załatwić na takim poziomie po prostu dogadywania się. Nikt nie stwarza problemów, jak to było na wcześniejszych etapach, na przykład podczas tutaj budowy, tylko każdy z uśmiechem na ustach odpowiada: jasne, nie ma problemu, jest to minimalny błąd, poprawimy. Ja ze swojej strony mogę jedynie polecić tą firmę. Pieniądze, które wzięli, są oczywiście duże, bo nie możemy powiedzieć, że nie, ale na rynku, tutaj przynajmniej tym okolice Warszawy, miałem duży problem znaleźć kogoś, kto wykonałby instalacje, spełniając te nasze poprzednie warunki w podobnych pieniądzach. No dobra, na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, że odcinki są publikowane 2 razy w tygodniu, w czwartek oraz w niedzielę. Także do zobaczenia w niedzielę. Cześć!